Czesław Miłosz. Poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz. Państwo to z pewnością wiedzą. A tak w ogóle to witam bardzo serdecznie. Jak mija dzień? Już za chwilę porozmawiamy o wielkim poecie i o jego poezji. Ale spokojnie, to nie jest audycja dla filologów, to jest opowieść o wielkim artyście. Wybraliśmy kilka wierszy i piosenek. Jak je rozumieć? O czym one są? To wszystko wyjaśnią profesor Beata Tarnowska i dr Krzysztof Szatrawski. Fragmenty wierszy przedstawi sam mistrz. Piosenki z tekstami Czesława Miłosza wykonają Stanisław Sojka, Aga Zarian i Czesław Mozil. A na koniec coś na deser. Poeta wraz ze swoim synem sam zaśpiewa piosenkę. Niech się Państwu lekko słucha. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie, 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 mknie. Troska, troska, troska o prostego człowieka, człowieka, człowieka. O zwykłym, ale jakże czułym sercu. Troska o lepszy jego los i przyszłość jest, jest sprawą najświętszą. Miłosza można odczytywać w kontekście historycznym, który dzisiaj wcale nie jest już taki prosty, dlatego że trzeba byłoby najpierw dosyć głęboko sięgnąć w czasy, w których te wiersze powstawały i w różnego rodzaju intelektualne, polityczne, moralne odniesienia, żeby zrozumieć jakby cały gąszcz semantyczny wokół tych wierszy, a następnie dopiero na tej podstawie wyrokować na temat samego wiersza, czy próbować interpretować te wiersze. Tej tonacji radości, której serce moje gra. Autobus czerwony, a w nim ludzie choćby każdy z was. Wiersz poeta pochodzi z tomu Światło Dzienne z 1953 roku. Napisany został w Paryżu i tutaj miejsce i data wskazują na element autobiograficzny. Moim zdaniem wiersz jest wyrazem buntu, głębokiego oporu wobec rządów opartych na kłamstwie i przemocy, a także próbą narzucania poecie przez system określonej wizji literatury. Chodzi oczywiście o socrealizm. Jak wiadomo, Miłosz właśnie w Paryżu w styczniu 1951 roku zerwał kontakty z polską ambasadą, w której był zatrudniony, i zwrócił się o azyl polityczny do władz francuskich. Ale oto litery powstały i splunęły ci w pysk. Miłosza potępiło polskie środowisko literackie, później także część emigracji, która po prostu mu nie ufała. A ty jesteś dezerter. A ty jesteś zdrajca. I to najmilsza z melodii. A ty jesteś dezerter. A ty jesteś zdrajca. I to najmilsza z melodii. On powie tym, co wiernych liczą, że powołaniu służył swemu. Zaśmieją się i nie dosłyszą, bawią się, zapytają czemu. Późno zrozumie osaczony, kiedy go zwarty szyk otoczy, że nie ma w taki dzień obrony, bo nikt mu nie śmie spojrzeć w oczy. Język jego z dwóch płomienia, co śmierć zadaje niewidzialną, do ostatniego będzie tchnienia, kąsać satyrą pożegnalną.
Spojrzy w twarz swoich wielkich braci, w ich słowach była prawda szczera. Powinien wiedzieć, jak się płaci, kto z młodu zawód ten obiera. Gdy go chirurg weźmie, my krzywdy twojej tu nie chcemy. Pierś otworzymy bezboleśnie, węgiel gorący z niej wyjmiemy. Żyć będziesz od cierpienia wolny, poczytność damy ci i sławę. Niech wiersz twój zamiast toczyć wojny kształcącą ludziom da zabawę. Taki popiół szary zakryje strony jego pisma. Choć będą śniły się koszmary, nikt do nich głośno się nie przyzna. A ty nie raduj się, człowieku, że z gąb poety grają bębny. Z płaczem go wspomną wnuki wieku, bardziej niż sądzisz był potrzebny.